56 wałbrzyskich kamienic jest remontowanych. Rewitalizacja to koszt blisko 16 milionów złotych. Wałbrzych ma możliwość wyremontowania 90 kamienic, ale poszukiwani są wykonawcy. Remontowane budynki to często kamienice mające prawie 100 lat. W Wałbrzychu takich budynków jest ogromna liczba. Pieniądze na ich rewitalizację pozyskano ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. By uzyskać pieniądze na remont, dana wspólnota musi wystąpić z wnioskiem. Pełną listę wyremontowanych kamienic znajdziesz na portalu wałbrzych24.com. Znów pojawiają się doniesienia o wilkach spotykanych w okolicznych lasach. Nadleśnictwo uspokaja, że nie stanowią żadnego zagrożenia. Ich liczebność najczęściej jest mocno przeszacowana. Do nadleśnictwa napływa wiele zgłoszeń dotyczących przypadkowych spotkań z wilkiem. Jak się okazuje, wiele z nich to fałszywy alarm. Nie zmienia to jednak faktu, że kilka obserwacji potwierdziło obecność wilka na tym terenie. Nadleśnictwo prowadzi specjalny program monitoringu stanu zwierzyny w lasach i z ich analiz wynika, że mamy tu do czynienia z pojedynczymi sztukami. Pracownicy nadleśnictwa posiadają specjalną aplikację w swoich smartfonach, dzięki której odnotowują każde spotkanie z wilkami i na jej podstawie po wielu miesiącach obserwacji można z dużym prawdopodobieństwem oszacować liczebność zwierząt. O możliwości budowy lodowiska w Wałbrzychu mówi się już od dawna, ale niezależnie od planów spółki Akwazdrój, które z powodu braku środków są ciągle odkładane, pojawił się nowy pomysł. Rady Wspólnoty Samorządowej z trzech dzielnic chcą zaproponować projekt budowy lodowiska w ramach budżetu obywatelskiego. Obiekt miałby powstać przy ulicy Rzecznej w dzielnicy Szczawienko. Z tą inicjatywą wyszły trzy rady wspólnot samorządowych. Podzamcze, Biały Kamień Konradów i Szczawienko Książ. Szacowany koszt budowy obiektu to około 1,5 miliona złotych. W budżecie obywatelskim znajdzie się pula 3 milionów 100 tysięcy złotych na wszystkie projekty. Przy czym jeden nie może być droższy niż 620. Z tego powodu budowę lodowiska podzielono na trzy części. Każda z nich zostanie zgłoszona osobno przez wspomniane wcześniej rady.